Co, tobie też się nie podoba ta pogoda? Dzisiaj rano jak wstałem wypuścić kota o 7, to nawet nie chciał wyjść na dwór, jest tak fatalna pogoda i dlatego postanowiłem, że nagrywamy to w środku. Znaczy ja na zewnątrz nie wychodzę, wy możecie iść na zewnątrz, ale mówię wam, że nawet kot dzisiaj nie chciał wyjść się wysikać. Wiemy, bo my do ciebie jechaliśmy i to nie byle jakim autem, bo Jimmy mi tak wieje, że prawie nas zdmuchnęło z drogi. Tak? Buja? No ja dostałem się rano alertę RCB, że ma być 130 km na godzinę wiatr. Także jest fatalna pogoda. Jimmy tyle nie wyciągnę. No, chyba że z wiatrem. No dobrze, ale to tak jest nieciekawie jechać małym samochodem. Myślę, bardzo że by cię dmuchnęło. Najgorsze jest, jak wyjeżdżasz za ekranu na przykład. Kończą się ekrany, wjeżdżasz do kraju. Tak. I musisz kontrować, żeby utrzymać się w pasie ruchu. Jimmy tak motocykl na drodze. To kład z dachem. Idealnie by było, gdyby dzisiaj był na podwórku kamper, w którym można było usiąść i sobie w ciepełku pogadać. I to był kamper, w którym, Patryku, jakby pojeździłeś troszkę. Także może w końcu wytłumaczymy i opowiemy, jak wyglądała twoja przygoda kamperowa. Tak, dzięki Expedition Vans EU przez tydzień po Polsce na nagrania jeździliśmy kamperem na Renomaster. Jeżdżąc z tak dużym busem w warunkach leśno-górsko-terenowych, naprawdę jest śmiesznie, bo masz takie wrażenie, że przecież to auto nie powinno tu wjeżdżać, że ono gdzieś się wywróci albo zsunie, ale tak naprawdę to jest pełnoprawna, nazwijmy to, terenówka, która ma napęd na 4 koła, zwolnione terenowe przełożenia, terenowe opony i po prostu fajnie w terenie sobie radzi. W naszej podróży byliśmy przez tydzień i był to mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o jazdę kamperem, podróżowanie nim. I jak mam być szczera, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Moim zdaniem wpłynął też na to fakt, że razem z naszym wyjazdem w Polsce zaczął padać śnieg. Zaczęło być zimno, mokro i co chwila deszcz ze śniegiem, przez co no, życie tutaj na takiej małej przestrzeni, gdzie masz wszystko w jednym miejscu, czyli masz łazienkę, salon, sypialnię, kuchnię, pokój dzienny, no i przy okazji auto, którym podróżujesz, wpłynęło na to, że no, uczucie jest fajne, bo jest ciepło, nie musisz wychodzić na dwór. Z naszym doświadczeniem, gdzie podróżowanie wyglądało mniej więcej tak, że no, jeździmy w patrolu, gdzie mamy spanie, ale niestety jedzenie, toaleta i wszystkie inne rzeczy odbywają się na zewnątrz, powodowało, że no, niestety, ale trzeba się było trochę zahartować. No a tutaj byliśmy w stanie po prostu chodzić w krótkich spodenkach, ja byłam w sobie w stanie w ciągu dnia umyć włosy, nie martwiłam się, że gdzieś mnie przewieje, że się zaziębię i to ogólnie było bardzo spoko. Mamy kuchnię w pełni wyposażoną, w tym i lodóweczkę z zamrażareczką małą. Dzwoni. Widzę, że dzwoni, tak. Znaczy, że używany zgodnie z przeznaczeniem. Gniazdka USB 12V 230, załącznik pompy, lodówki i tak dalej. No i co jest najważniejsze, kuchenka zasilana dieslem. Żadnej instalacji gazowej w samochodzie, czyli zawsze lejemy ropkę i zapominamy o wszystkich rzeczach. Wiele procesów dzieje się w tle, takich jak produkcja prądu czy grzanie wody. Mieliśmy parę, która wynajęła samochód na 18 dni. Podróżowali z rocznym dzieckiem, wszystkie noce spędzili na dziko. Jest to fajne rozwiązanie dla osób, które nie mają zupełnie nic wspólnego z takimi busami. Na przykład jeździsz na co dzień patrolem na wyprawy, albo osobówką na wakacje do Włoch i chciałbyś zobaczyć, czy van 4x4 to jest dobre wyjście dla ciebie, czy bądź twojej rodziny. Nie musisz go kupować, nie musisz wydawać na dzień dobry 400 tysięcy. Możesz po prostu takiego busa wynająć i poczuć własną przygodę. Jak się nie spodoba, to mniej kasy wtopionej w błoto. Większość ludzi, która tymi samochodami jeździła, jest na etapie budowania jakiegoś swojego kampera albo myślenia właśnie o takiej formie spędzania czasu, czyli kamper 4x4, więc bardzo dużo im to rozjaśniło, aczkolwiek jeden pan był miesiąc w Norwegii na rybach, ktoś zabrał samochód też na 2 tygodnie do Toskanii, już były nawet w Turcji, także jeżdżą naprawdę dużo. Zwykły samochód kempingowy, w 95% w tym momencie są to konstrukcje z napędem na przednią oś, więc dla takiego auta trawnik po deszczu już jest wyzwaniem. Jego możliwości terenowe są naprawdę duże. Znaczy nie można zapominać nadal o tym, że to jest auto blisko 3,5-tonowe i ma 6,5 metra długości. Trzeba troszkę się do tych napędów przyzwyczaić, aczkolwiek jak już się z nimi zaprzyjaźnimy, naprawdę tym samochodem można dużo. Wjazd pod alpejski stok też nie stanowi problemu, czyli poruszanie się po dosyć głębokim śniegu, kopnistym śniegu. Na sezon zimowy wyposażyliśmy wany w duże boksy.
spokojnie zmieścimy 4 deski bądź 4 komplety nart. Wynajem oscyluje w granicach 500 do 600 zł netto za dobę, w zależności oczywiście od tego, na ile samochód wyjeżdża, na jak długo. Cena jest pobrana z cenników ogólnych, w ogóle kamperów zwykłych, czyli tych Alkow i tak dalej, klasycznych. Czyli my mamy wynajem na poziomie standardowego, zwykłego kampera bez napędu, bez tych wszystkich fajnych upgrade'ów, a oferujemy po prostu samochód terenowy. Były już przypadki, że ktoś tego kampera wypożyczył, rozkręcił, żeby zwymiarować, żeby zrobić kopię i skręcił go z powrotem i oddał. Jeszcze raz? Po co? Tak? Tak. Żeby podpieprzyć pomysł? Tak. Co? Krzysiek mi opowiadał, że kiedyś przejechał się tym kamperem i tak coś strasznie skrzypi wnętrze. No i zaczął tak przeglądać wszystkie szafki, a tam już widać, że są ślady po śrubokrętach, kluczach, że był rozkręcany, że brakuje śrub. Że już tam... Wiesz, nasi tam byli. Tak. Śniło mi się, i to jest może pomysł na moją emeryturę, bo... Zacznijmy od czego. Patryk był przy okazji drugiego Scotta, odwiedził Muzeum Techniki Wojskowej. Muzeum Sprzętu Wojskowego, sprzętu. W skrócie MSW w Brągowie. Pojazdy zacząłem zbierać gdzieś na początku lat 2000. W tej chwili mamy ich tutaj w Muzeum Sprzętu Wojskowego w Brągowie około 130. A tak naprawdę to mi się wydaje właśnie, że nie byłem w wojsku, a mechanika, technika zawsze mnie w jakiś sposób interesowała. I tak najpierw jeden samochód, drugi, trzeci. Scott właśnie był jednym z pierwszych pojazdów, które się tutaj u mnie pokazały. Kras, jakaś niskopodwoziówka do Krasa, PTS, ZIL, Ural. I tak tych pojazdów się nazbierało. No i właśnie poglądałem sobie ten materiał i tak przyśniło mi się, chłopaki, naprawdę śniło mi się, że otwieramy Muzeum Pojazdów Terenowych. Już dawno ci o tym mówiłem. No właśnie dlatego mi się w mózgu to wszystko połączyło, czyli to muzeum w Brągowie zobaczyłem. I pomysł Pawła mi się to w nocy połączyło i miałem taki sen. I to nie był koszmar. W sensie... W tym śnie wyjaśniło mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że śniło mi się, że większość samochodów dostajemy od ludzi, którzy mają terenówkę, popsuła się i zamiast zezłomować, oddają ją nam. Więc jakby było takie duże miejsce i tam wszędzie ciekł olej spod tych samochodów. To mi się śniło. To po pierwsze. Muzeum Land Rovera było? Dobre, dobre. A jeszcze śniło mi się, że była taka sala, że wchodzisz i są różne opony, Simexy, Ateki, możesz sobie podotykać, zobaczyć, że była taka sala zrobiona przez Patryka, gdzie są różnego rodzaju same ramy z zawieszeniem, że możesz zobaczyć, czym się różni Panhard od Sierżanta, od Forlinka i od Longarma. To zrobimy taki film, ale na razie mi się śniło. Także tak się zastanawiam, że takie muzeum na moją emeryturę, ja bym był takim kustoszem. Już okulary mam, bo mi się wzrok psuje i tak z taką laską by chodził i mówił: a ten samuraj to żeśmy wtedy wygrali rajd, a to są silniki spalinowe, zobacz jak cieknie olejem. I to by było fajne, tylko zastanawiam się, czy to by miało sens w ogóle, takie muzeum. Mógłbyś wypożyczyć, obok byłby tor i mógłbyś sobie pojeździć, żeby zobaczyć na przykład, czym się różni jazda, wiesz, takim autem albo takim. W miesiąc byś nie miał eksponatów. Bo co, by się popsuły? Pod filmem z XL7-kami była prośba, żeby więcej pokazać tą zieloną bestię, czyli to jest Kia, jak ona się nazywa? Retona. Retona. Także teraz będzie krótka prezentacja tego samochodu. On tam był przez przypadek, no bo to jest auto jednego z tych chłopaków, co nam projektują Highlifta. Całość bazuje na jego teoretycznym poprzedniku, czyli Azji Rokaście, oraz rama, oraz cała licencja auta to jest tak naprawdę jeszcze Jeep Willys. Był w rodzinie od jakiegoś czasu, zrobiłem całe auto od stanu naprawdę, w którym większość samochodu to była rdza. Nie było w nim ani jednego nadkola, tutaj połowa się sypała i po prostu siedziałem prawie, no będzie ponad pół roku i dłubałem to auto. To jest 2.0 TDI. Podobno jest to ten sam silnik, co był montowany w Mazdzie 626, ale niektórzy mechanicy to dementują, niektórzy mówią, że to prawda. Tutaj nie ma jakby takich zbędnych rzeczy, nie znalazłem tu jakichś takich głupich błędów konstrukcyjnych, ani takich rzeczy, po prostu jest fajne i jeszcze przy okazji ciekawie się prezentuje, bo jest rzadko spotykanym modelem. Bolączka.
jeśli chcesz dostać jakieś części, które są na przykład, nie są to jakieś typowe rzeczy serwisowe, na przykład tam paski, filtry i tak dalej, no to już musisz się liczyć z dużymi kosztami. Ostatnio okazało się, że muszę wymienić i chłodnicę, i bak, i no, nie był to przyjemny wydatek. Jest to stara konstrukcja i mamy z tyłu sztywny most, z przodu półosie, mamy napęd na 4, mamy reduktor razy 2 i tak naprawdę nie jest to jakieś coś nakomplikowane i typowa terenówka tak naprawdę. Może nie jest jakaś za wysoka, ale jako terenówka sobie radzi i można to auto tak nazwać. Ja o tym aucie myślę w kontekście tego, czy to jest na przykład kolejny samochód, który moglibyśmy kupić, żeby go pokazać i zmodyfikować. Czy to jest jednak tak niszowe auto, że ono jakby jest taką ciekawostką, że to nie ma sensu? Bo ja nie wiem, jaki jest rynek. Silnikowo to jest to samo co Sportage. Napędowo słyszałem opinię, że tak i słyszałem opinię, że nie, więc nie wiem. Ale czy na aukcjach jest odpowiednio dużo tych aut, żeby... Aha. Nie, to jest 2-3 auta, wiesz, no tak z 5 pewnie, no. No ale zależy to, od dnia, nie? No i to nie jest tanie auto już. W tym momencie naprawdę dycha to trzeba dać na pewno. A są w ogóle tanie auta? No, Łady jakieś takie... Łady już nie są tanie. Zgniłki. Traktujemy to auto jako ciekawostkę chyba, tak, że... No tak myślę, no jakby... Miało to marny prześwit, zwykłe opony... Ale to jechało. Nie było sytuacji, że to się rozkraczyło, czy tam, wiesz, coś wybuchło. To jechało. Ciekawe, co by było, jakby się 31 wsadziło. Bo w ogóle na takiej małej fabrycznej oponie to terenówki są bezawaryjne. Chyba, że Gran Vitara. To ważna informacja dla wszystkich widzów. Im bardziej zmotane auto, tym bardziej awaryjne. Tym bardziej awaryjne. To taka prawda, jak masz małą seryjną oponkę, taką w fabrycznym rozmiarze szosówkę, to ciężko coś popsuć w terenówce. Może to jest rozwiązanie na wszystkie bolączki. Może powinniśmy taki w ogóle od tego zacząć. Jakiś film, pierwszy teren wizji, że nie motajcie aut, bo seryjnie to one się nie będą psuły. Chyba, że Vitara. Tak. Chciałem właśnie przedstawić dowód na to, że traktuję poważnie nasze wyzwanie, jeśli chodzi o zrobienie highlifta, takiego nowoczesnego, fajnego. I to są właśnie osoby, które też pomagają mi. Jesteśmy z Politechniki Wrocławskiej i uczymy się mechaniki budowy maszyn. Czy można powiedzieć, że jesteście inżynierami? Jeszcze nie. Podejście profesjonalne inżynierów, takich już wkrótce, polega na tym, że oni zanim stworzyli prototyp, to usiedli i rozpisali to wszystko w sposób fizyczno-matematyczny. Jak tak na to patrzę, to byle się nie zacinał i biorę go w ciemno. Ale to jest cała twoja analiza, tak? Że, no nie, no to jak są takie wzory, to wygląda dobrze. Ale to jest bardzo ciekawe podejście, dlatego że tu jest cała kartka. Zobaczcie, Paweł, rozwiąż to równanie. A jest wynik na dole? Ja podziwiam takich ludzi, bo no, sami wiecie, że no, nie jesteśmy w stanie tego zanalizować. Nawet no nie tych wzorów to już nie gadnie. Nawet nie wiemy, co to jest smukłość graniczna, albo warunek wytrzymałościowy dla śruby. I zakładamy, że średnica śruby jest większa od czegoś. Problem, z normy PN 0,2... Problem w równaniu się pojawia wtedy, gdy jest więcej literek jak cyferek. Ale to jest bardzo fajne podejście. I oni podchodzą w taki sposób, że nie ma siły, żeby to nie działało. Tylko najpierw jakby bazują na tych obliczeniach. Bo jeśli założysz, że będziesz najpierw weźmiesz mechanizm, po czym się okaże nagle, że nie podniesiesz patrola, bo wziąłeś za słabe, bo wybrałeś na początku jeden mechanizm, więc najpierw musimy wyjść, co ma... Założenia. Punkty wyjściowe. Mieć. Czyli tak. Założenie jest takie, że ma to spełniać funkcję, którą spełnia highlift, taki klasyczny. Tak, ma być bezpieczne. I właśnie przechodzimy do kolejnego punktu, czyli współczynniki bezpieczeństwa, które są dobierane z książek z podstaw konstrukcji maszyn. Dlaczego o tym opowiadam? Bo parę osób do mnie pisało, że czy już mamy propozycję, bo jak tak, no to on ze swoją już nie będzie, że tak powiem, działał dalej. Moja zasada jest taka i moja prośba jest taka, że ja nie skreślam żadnego pomysłu. Ani chłopaków tutaj, którzy zaczęli od tych wzorów, ani od prototypów, ani od rysunków. Bo są ludzie, którzy nie obliczają tego w taki sposób, tylko idą do garażu, patrzą co tam leży, spawarka i właśnie byłem u takiego człowieka i on stworzył prototyp, który działa. Po prostu wziął śrubę trapezową, obudował to, że tak powiem, dwoma takimi kątownikami czy tam płaskownikami. Przyjechałem do niego, podłożyliśmy to pod wranglera, nacisnąłem guzik, poszło do góry, wytrzymało i to jest super i wiem, że to działa.
ustaliliśmy, co ma jeszcze zrobić, jak to przespawać, czy to ma być takie prostokątne, czy okrągłe, czy aluminiowe i tak dalej, co ma jeszcze w sobie mieć, żeby to było trochę lepsze niż typowy high lift. Ja wiem, że ten człowiek za 2 tygodnie zadzwoni i powie: Adam, wysyłam ci prototyp, i to jest cudowne. Moje założenie jest takie, żeby to było do 1000 złotych. Tak. No to wtedy ma to sens. Jeśli to będzie do 1000 i nie będzie miał żadnych takich wad. Nie będzie się zacinał. Na przykład śruba trapezowa, z tego co się wyedukowałem, jest super, bo ona jest samohamowna. Okay. Po prostu podnosisz, zostawiasz i to stoi. Nie musisz żadnych zabezpieczeń, nie będzie zjeżdżać. Czekamy na prototyp highlifta. Chłopaki, no jak już znacie offroad, jeździcie samochodem terenowym, macie tak zaawansowane wyliczenia matematyczne, a jeszcze chciałem zauważyć, bo zapomniałem o tym powiedzieć, że ja jakby sponsoruję każdy prototyp, jestem w stanie za niego zapłacić i biorę te koszta na siebie, tylko chcę dostać do ręki fizycznie to urządzenie, bo te wzory, no mi dużo mówią, ale na przykład Paweł z Patrykiem, jak na to patrzą, no to... Na pierwszej stronie wzorów się zblokowałem, nie? No ale widzisz, no na przykład, nie wiem, czy uznajecie, że ten moment tarcia na gwincie tu jest wystarczający? Według mnie tak. Bo to jest 2,43 stopnia. Czy to tą spełnia normę PNM0217? Według mnie tak, no tam, jak na to patrzę, to będzie wystarczająco. Nie wiem, czy oni słusznie skorzystali ze wzoru Tetmajera Jasińskiego. Nie znam człowieka, nie? Ja nie znam człowieka, nie? Może to był mądry człowiek, a może nie. No nie wiem. Land Cruiser, rocznik 2021, bo trochę do mnie płynął. Wersja GR Sport, czyli Land Cruiser 300 GR Sport. Silnik 3,5 V6 biturbo benzynka. Dlaczego GR Sport? Dlatego, że to jest jedyny Land Cruiser chyba od wielu, wielu lat, który ma wszystkie trzy blokady, tak jak HDJ80. Już miałem Land Cruisera 150, z czego byłem bardzo zadowolony. Zrobiłem nim w 5 lat naprawdę masę kilometrów. Katowałem i nic się z autem nie działo. Potem zgrzeszyłem i odszedłem do SUV-ów, ale wracam do Land Cruisera. Miałem w głowie G-klasę, Rama TRX-a, ale finalnie stwierdziłem, że jednak to, co się sprawdziło, powinno być dalej. Tylny most sztywny, przód niezależny, wszystko na sprężynach, żadne poduszki. Bardzo fajnie to się w serii krzyżuje. Przy okazji ta wersja ma też trochę inne zderzaki, takie bardziej podcięte, jest bardziej terenowa. Automatyczna skrzynia biegu. Fajne auto. Jak się zastanawiałeś, co sobie kupić, to taki Land Cruiser w serii 300 naprawdę byłby ci do twarzy. Za 300 czy za więcej? Więcej. Ale to nie. Ważna informacja, że to nie jest... Znaczy, zależy, w jakiej walucie pytasz. Ważna informacja, że to nie jest rozbitek ze Stanów, tylko nówka sztuka, tak? Tak, tak. I z tego, co rozmawialiśmy, to prawdopodobnie takich aut w Polsce są 3, ale w tej wersji GR Sport to jest jedyna. I będzie ją modyfikował? Tak, tak. Auto już trafia na przeróbki do wypraw, 4x4 do Kylona. Będą opony terenowe, osłony podwozia, wyciągarka, bo po prostu to auto jest kupione w celu używania go w terenie. Można powiedzieć, dobra, luksusowa, wygodna, ale to jest już, to jest dalej terenówka. Tak jak 150, którą miałem, była dla mnie terenówką, to też jest terenówka. Z racji konstrukcji. Na przykład, co przeważyło nad G-klasą? To auto jest, jak się poczyta materiały na przykład inżynierów, to auto jest zaprojektowane w taki sposób, że ona trzeba nie tylko zawieźć na pustyni, ale z niej wrócić. Czyli dopóki newralgiczne systemy typu silnik, napędy działają, to auto nie przychodzi w żadne tryby awaryjne, no po prostu jedzie. Czy będzie tak, że jako pierwsi w Polsce pokażemy test takiego wypasionego nowego Land Cruisera? Na pewno jako pierwsi w Polsce, tak, poupalamy nim w terenie. Dziękujemy serdecznie z góry, nie możemy się doczekać. Ja nie prowadzę. Za drogę. Ja też się boję. Wszyscy czekają na wiosnę, bo wiosną zaczynają się rajdy, bo w taką pogodę to nikomu się nie chce rajdować. Także pojawiło się dużo nowych imprez. Jak ja zobaczę, że coś się pojawia, to dodaję do naszego kalendarza. Także proszę nie pisać komentarzy, gdzie w mojej okolicy jest impreza, tylko wejść, zobaczyć i naprawdę już jest kilkadziesiąt imprez. Paweł będzie rozrywany, bo Paweł w tym roku będzie miał przerąbane, bo będzie moim pilotem, jak będziemy jeździli samurajem, który się już składa. Będzie kierowcą Kii, która też się już składa i wtedy ja będę pilotem, żeby jakby no pokazać mu, jak to się robi. Dobrze. Będzie pilotem Kii, jak ja będę kierowcą Kii. Tak, tak, taka konfiguracja też będzie. Właśnie. Oprócz tego jeszcze są plany, żeby Liberty znowu pojechać w rajdzie kobiet. Więc będzie pilotem będę Liberty. Pilotem Liberty i jeszcze będę pilotem okazjonalnie w Extreme Grześka. Właśnie, Paweł będzie pilotem z motki Grześka. Tam roboty dużo nie ma, bo to auto pływa.
Była impreza u Mieszka i Paweł był pilotem z moty Grześka. I zaczęło się, że tak powiem, niefortunnie. No po prostu okazało się, że nie ma płynu w zbiorniczku wyrównawczym i po prostu cały układ się zapowietrzył, a odpowietrzyć BMW-kę to jest problem. Więc straciliśmy z 2 godziny, jak nie lepiej. No 2 godziny jakoś straciliśmy na odpowietrzaniu tego silnika i dolewaniu płynu. Grzesiu, to jest informacja do ciebie. Naprawdę bardzo cię lubimy, bardzo cię cenimy. Ja naprawdę chciałem, żeby na tym filmie było, że wy z Pawłem tam wszystkich objedziecie. No ale problem jest taki, że Grzesiek ma bardzo mało czasu, bo pracuje w Niemczech i tutaj przyjeżdża tak naprawdę tylko na to, żeby pojeździć, tak? Kiedy ma czas. No i przyjechał i ten samochód był u mechanika, tak? Był? Był. No i coś tam ktoś zapomniał sprawdzić tej wody w układzie, a tej wody w układzie tam jest kilkanaście litrów chyba. Ja nie wiem, ile tam jest. To strasznie razie, dużo. Wlali bardzo dużo. Ja bardzo byłem ciekaw, jak Paweł będzie pilotował Grześka w takim najtrudniejszym terenie, czyli nie w błocie, bo ten samochód w błocie to sobie tam radzi i w wodzie pływa, tylko był taki odcinek, gdzie były trawersy, były takie wąwozy, Mieszko znalazł wąwozy i tam te pozostałe ekipy z klasy Extreme naprawdę miały wyzwanie i Paweł też się chyba bałeś tego najbardziej. Cały czas się boję, nie? Extreme to jest jednak klasa taka, że trzeba tam naprawdę, myślę, pojechać kilka rajdów, żeby zobaczyć, co to auto potrafi i pewnie parę razy musi przedachować, że zobaczyć, gdzie jest jakaś granica. No i to jest takie stresujące. No nie przywykłem do czegoś takiego. Poza tym to jest klasa, gdzie się trapów nie używa, więc ja się dziwnie w niej czuję. No, także ten odcinek niestety odpuścili, bo wtedy naprawiali tą zmotę, a później to już szło bardzo dobrze. Ładnie już szło. Potem żeśmy robili wszystko po kolei i jedynie żeśmy już dojechali po ciemaku na torfy i tam mieliśmy już godzinę, a te torfy były takie do pasa, także już żeśmy tam w ogóle nie wjeżdżali, tym bardziej, że jeszcze zaczęła gasnąć na koniec, bo się okazało, że nie była zatankowana i paliwa zaczęło braknąć. Także no nie był to najszczęśliwszy dzień, ale dlatego teraz zaczyna się nowy sezon, także jest nowa energia i nowe plany i ambicje. Za duże tempo rajdów i braknie czasu. Ale mówię, 7 rajd bez serwisu. Jedna wymiana oleju. Liczymy na to, że z Pawłem zdobędziesz parę pucharków. Czy tylko... ja to jestem tylko dodatkowym pilotem, nie? Bo głównym jest Kuba, nie? On z Kubą jeździ, tylko ja do Mieszka będę jeździł z Grześkiem. Tak, bo tam wtedy Kuba sędziuje, tak. Więc i Paweł wtedy startuje. Ale to fajne doświadczenie, także trzymamy kciuki. Te 2 krążki to nic innego jak takie fajne, kompaktowe zblocza. Jedno na szeklę tradycyjną, drugie na szeklę bezpieczną. Są to krążki z poliamidu, wytoczone przez jednego z naszych widzów, ale i przez jednego z offroadowców, który kupił sobie Jeepa Liberty i jeździł tym liberciakiem, dopóki nie zdechł mu silnik. I ponieważ potrzebował kasy na to, żeby ten silnik wyremontować, postanowił, że wymyśli coś takiego. Zainwestował w tokarkę i wytoczył takie zblocza, które nie kosztują fortuny, bo to jest tam koszt jakichś 80 czy tam 70 zł, gdzie w porównaniu z takimi krążkami aluminiowymi, jak mieliśmy styczność, gdzie one parę stów kosztowały, no to jest nic. Taka jest różnica pomiędzy takim klasycznym zbloczem, a tym zbloczem na szekle. Moim zdaniem patent jest fajny, także oprócz tego, że pomożemy człowiekowi, żeby ten silnik naprawił, to mamy coś, co się przydaje w terenie każdemu, kto ma wyciągarkę elektryczną, a szczególnie w przypadku wyciągarek ręcznych. Nasze, te 50 sztuk, już znalazło swoich właścicieli. I a propos wyciągarek, to właśnie takie zblocze prezentuję przy okazji pokazywania wyciągarek, bo na razie wyciągarki trafiły do ludzi, którzy się ze mną spotkali, bo chciałem im zaprezentować, żeby zobaczyli, przetestowali, byli pewni, że są im potrzebne. I takie zblocze naprawdę redukuje siłę potrzebną do wyciągania samochodu i w przypadku wyciągarek elektrycznych nie wszyscy rozumieją, jak bardzo ono pomaga. A jak się weźmie ręczną wyciągarkę, właśnie naszą Terenwizji, założy się to zblocze, to wszyscy mówią, to jest niemożliwe, to 2 razy lżej idzie. Link do jego aukcji będzie w opisie filmu, bo są też wersje żółte, kolorystyczne, które będzie łatwiej znaleźć zapewne w nocy gdzieś w błocie, ale są też już wersje od razu z szeklą, z pasem do drzewa, także jest czym wybierać, dlatego odsyłam was tam i mam nadzieję, że szybko uda mu się uzbierać na remont silnika. Za dużo tych awarii silników w tym offroadzie. Mam nadzieję, że zła pasa zostanie przerwana, kiedy Paweł poskłada Isuzu, przekręci kluczyk, odpali. I wtedy będzie szczęście ogólne. Chciałbym się z wami teraz podzielić 2 takimi mailami, które dostaliśmy od naszych widzów. Obydwaj mają na imię Patryk, co jest ciekawe. Jeden mail to jest taki mail bardzo smutny, związany z historią z zakupem auta. I to tak myślę, że napisał go Patryk z myślą o tobie, Paweł, żeby pokazać, że
bywa gorzej. Mianowicie pojechał kupić Pajero z 93 roku w okazyjnej cenie, bo zapłacił 10 tysięcy za to auto. Byłem przygotowany przez handlarza, że wycieki są spod pokrywy zaworów i niewielkim nakładem pracy no, da się to zlikwidować. Był przeszczęśliwym człowiekiem, kiedy wracał do domu przez 120 km. To tak jak ty, Paweł, z Isuzu, co nie? Ja przez 150 miałem uśmiech na twarzy. No. I już sobie wtedy wyobrażał, gdzie będzie jeździł. I to każdy ma takie wyobrażenia, że jak już jedziesz nowo zakupioną terenówką i ona jedzie, to jest taka radość w tobie, taka nadzieja. No i później przyjechał do domu i zaczął jakby naprawiać te rzeczy, a konkretnie ten silnik. Boże, pisze, że nawet chciał wyjechać na Bałkany, już sobie to wyobrażał. No i później co się okazało? Że wycieki są raczej spod głowicy, oddaliśmy głowicę do regeneracji, tak jak Paweł, skręciliśmy wszystko na nowo, tak jak Paweł będzie robił. Myślałem, że za chwilę już będę mógł się cieszyć dalszą jazdą. No i co się okazało? Po skręceniu silnik nie chciał odpalić, odpukać. Brak pierścieni, tuleje cylindrów porysowane, krzywe, wżery na korbowodzie. I teraz to jest ciekawe, że jakby zdesperowany, że nie mógł znaleźć dobrego silnika, trafił na aukcję na Alibabie, gdzie znalazł fabrycznie nowe silniki do Pajero za $1000. No i zamówił to wszystko. Po 2 miesiącach i po kolejnych wydatkach opłaty portowe w Gdyni wynosiły więcej niż $1000, a $1000 to dał za silnik. No i co się okazało, że poskładali ten nowy silnik, mechanik mu powiedział, że niestety ten silnik jest uszkodzony. Ten nowy silnik jest uszkodzony, że jest jakiś duży opór i że coś tam nie działa. Także wydał kasę na nowy silnik, teraz będzie go reklamował gdzieś tam w Azji, wiadomo jak to wygląda. Przerwany. No i tyle. No nieraz są takie rzeczy, że to się zbiegają wszystkie złe wiadomości. Podoba mi się to zdanie. Jakie? Nie pozdrawiam wszystkich nieuczciwych ludzi, obyście się zesrali w majtki. Czy to jest przykład tego? To jest bardzo dobre podsumowanie tej historii. To można powiedzieć, że od początku gdzieś tam był oszukiwany i przez handlarza i później natomiast przez tych mechaników. Natomiast dla ludzi serdecznych i pomocnych wysyłam same ciepłe słowa. Zawsze bądźcie takimi, jakimi jesteście. No myślę, że tak to już jest trochę z tymi terenówkami, że różnie się kupuje. Te auta były użytkowane mniej lub bardziej terenowo, były mniej lub bardziej katowane. Niestety nie jesteśmy czasami w stanie przewidzieć tego, co się kupi. I jakby nie patrzeć, są to 30-letnie złomy. Także no czasami jednak taki pech się zdarza. No ja Toyota też nie była to rewelacja. A Isuzu, które miało być super zakupem, jak widać, też jest w trakcie remontu silnika. Auto dostawcze, największe w ekipie. Wszystko tu przewiezie. Co? 610 zł, ale są nowe zawory, splanowana, sprawdzona szczelność, wszystko zrobione. Pełen serwis. Powiedziałem, że chcę wszystko, ma być jak nowa. Podobno jest. A propos snów i koszmarów, to nie wiem, czy tak macie, że jak kupujecie nowy samochód, to nieraz macie koszmary w nocy. Nie. Ja tak miałem. Nie. Kurde, no to widzicie. No, my zbyt impulsem kupujemy samochód. Ja mam takie koszmary. Okazja i się wsiada, się jedzie. Ja na przykład jechałem... Nie ma kiedy spać. Jechałem kiedyś po Wranglera i w nocy miałem taki koszmar, że go kupiłem i rano przyprowadziłem i ruszyłem i on się tak rozciągnął i rozjechał i wszystko powypadało. Że był takim ulepem. Pięciodrzwiowy się zrobił. Tak, że ulepem. To też mam takie koszmary, jak kupuję auto. Jeszcze motoryzacyjny koszmar mam taki, że parę razy mi się śniło, że gdzieś jadę do jakiegoś miasta samochodem, tam coś robię i wracam pociągiem i w nocy rano, i rano się budzę i sobie przypominam, że zapomniałem, że tam miałem samochód. Że zapomniałem samochodu i wróciłem pociągiem. I tak miałem, że wstaję i mówię, zostawiłem samochód w Bydgoszczy. To dobra impreza mówię, była. No. Patrzę na podwórko, uff, stoi. A raz się obudziłem i uff, nie ma. Mówię, kurde, to gdzie go zostawiłem? Najczęściej to mam koszmar, że na centrum handlowym zostawiam i nie mogę go znaleźć. Terenówkę na parkingu. Terenówkę widać, chyba że Jimmy. Kurde, powiem ci, po prostu jak jeżdżę nim teraz na przykład na jakąś galerię, jak wjadę, postawię na parkingu takim na zewnątrz przed jakimś sklepem, wejdę do sklepu, wyjdę. I staje jakby miał osobówkę, nie widać go, po prostu jego zasłoni każde większe auto. Mamy początek stycznia i patrol dziś nie odpalił i odpalić nie chce. Próbowaliśmy go odpalić na plaka, omijając filtr paliwa. No i niestety motor kaput, nie działa. Ale dzisiaj był też termin wstawienia patrola na przeszczep silnika, więc no nie udało mu się wymknąć przed tym. Zapakowaliśmy go na lawetę i wylądował w Patrol for You. Jak długo na Pawła czekałeś? Który Paweł na którego Pawła? Całe życie.
jak to tam ludzie komentują, nie jestem oryginalny ani trochę, będę miał ten beznadziejny silnik BMW, który wybucha. No ale no już jestem przyzwyczajony, że u mnie silniki się psują, także... Dobrze, że to Isuzu poskładasz, to będzie coś jeździło, bo z patrolem to nie wiadomo. Mój silnik będzie z E60, teraz jest tu na wierzchu, więc jest wszystko wymieniane, wszystkie uszczeleczki, dwumasty, regenerację turbin, sprawdzanie wtrysków, no wszystko jest robione. Także jestem mega podjarany, bo po prostu odbiorę nowe auto, w którym nie będę musiał prawdopodobnie nic grzebać przez długi czas. A dostajesz takie tam info? Jak tak, dostaję cały czas zdjęcia ładne, nagrania, fotorelacje, co się dzieje, jak, na jakim etapie jest budowa mojego samochodu, także pełna profesja. Ale to filmu o tym nie będziemy robili, bo kolejny patrol z BM-ką pod maską, to kogo to obchodzi? No myślę, że nikogo. Ja też no bym to, o tym filmie to tyle, nie to Paweł będzie miał patrola z BM-ką wkrótce. No i to cała informacja z naszej strony. Dokładnie. No bo co to tam? Jako, że to nie tylko silnik, tylko jeszcze no, parę innych rzeczy mamy przy nim zrobić, to myślę, że pesymistycznie 2 miesiące. Ale może uda się troszeczkę wcześniej. Wszyscy zimą się boimy o te nasze terenówki, że jest sól na drogach, a te auto się starzeją. I jaki jest taki najlepszy sposób, żeby zabezpieczyć podwozie w samochodzie? Garaż i zimujesz go przez całą zimę i nie wyjeżdżasz. To jest najlepsze. Ja teraz na przykładzie mojego takiego auta daily po mieście. Daily po mieście. No jednak, nie no, jazda patrolem po mieście przez cały rok jest trochę męcząca. Proszę to zapamiętać. I w aucie, które nie ma rdzy na podwoziu w ogóle, postanowiłem zabezpieczyć podwozie krownem. To jest takie zabezpieczenie, które się nanosi na gorąco taki wosk. Nie jest to bitex czy jakaś farba, którą zabijasz auto, tylko woskujesz wszystkie profile, całe podwozie od spodu. Bo to na początku wygląda, jakby był jeden wielki wyciek pod autem, bo wszystko jest tłuste, nie? Ciekawe, jak to by się sprawdziło w terenówce, jeżeli chodzi o zabłocenie tego. Zobaczymy w praktyce. A ty, Paweł, jak pracowałeś w wyprawach, to tam to właśnie też było to popularne. Było właśnie zabezpieczanie krownem. Jedyny problem jest taki z punktu widzenia właśnie serwisowania, że jak się dotkniesz gdzieś UBM albo ręką, to jesteś cały tłusty. Po prostu to jest straszne pod tym względem. A tak poza tym, no to zabezpiecza to auto. Czyli to jest dobre zabezpieczenie, ale do nowych samochodów, tak? Ja, no tak, to jest zabezpieczenie, które powinieneś położyć na idealnie zdrową blachę i wtedy to, wiesz... Jak jesteś tym pierwszym klientem, który kupuje na przykład nowe Jimmy, to powinno się go zabezpieczyć, a nie utopić w rzece. Od 2 lat mi to tłumaczą. Weź, zrób zabezpieczenie tym woskiem, tak? Bo to jest taki wosk. Tak. No i do tej pory nie zrobiłem. Mówisz, dyskutujemy... A bo nie mogę zrobić, Paweł, tego zabezpieczenia, bo cały czas jeździsz moim samochodem, bo twoje są popsute. To kiedy ja mam zrobić to zabezpieczenie? Ja teraz całą zimę jeżdżę po soli Camaro i zobaczymy na wiosnę, podniosę to auto i zobaczymy pod spodem, czy nadal jest takie ładne i czy to zabezpieczenie dało radę. Czy taka zima w Polsce i to, co jest sypane na drodze, to jest najgorsze w ogóle, co może spotkać auto, nawet terenowe? Czy jakby jeżdżenie po błocie i mycie jest mniej szkodliwe dla... Chyba mniej. Sól jednak tak, to jest dramat. Tak? Ale ostatnio jak pojechałem na Mazury i były tam drogi takie nieposolone, tylko takie odśnieżone i jechałem po tym, to stwierdziłem, dobra, jednak szanuję tą sól, nie jest taka zła. Kwestia opon, słuchaj. Ślisko było? No, jak przejedziesz się taką drogą, gdzie nikt nie soli, tylko jest taka, wiesz, biała, taka zbity śniegolód, taki biały, to jednak modlisz się, że gdzieś po drodze dalej ta solarka przejechała. Film z UAZ-em bardzo dobrze się przyjął i nie wiem dlaczego, ale jest bardzo chętnie oglądany. Czy UAZ nadal jeździ? UAZ nadal jeździ i UAZ przejechał już Polskę kilka razy i wczoraj nawet do mnie wpadł w odwiedziny i ten samochód nadal jeździ. Ma nawet fajną zaletę, bo bagażnik przez to, że jest oddzielony, to robi za fajną lodówkę i tam wiesz, -5 cały czas z tyłu jest w bagażniku i jak przyniósł rzeczy do mieszkania, to były fajnie zmrożone, nie trzeba było w lodówce ich trzymać. Bardzo wielofunkcyjny samochód. No, jak sobie Robercik poradził z nieopisanym reduktorem, bo to jest ciekawe? No, ciekawostka wygląda tak, że ten układ reduktora w UAZie jest zapinany na 2 wajchy, które nie są w żaden sposób poza instrukcją samochodu opisane, ale instrukcja, to że jest cyrylicą, to nie jest dla nas problem, ale jest mega nieintuicyjna. I Robert stwierdził, że jego miłość do UAZa jest tak silna, że wytatuował sobie na nadgarstku opis zapinania biegów w UAZie w Buchance. To jest miłość do samochodu. Ale napisał do mnie też Patryk, tak mi się wydaje, który, uwaga, i to jest bardzo poważna sprawa, jest ratownikiem medycznym. A ratownik medyczny w obecnej sytuacji to moim zdaniem jest człowiek, który naprawdę pracuje na skraju takiej wytrzymałości i bardzo współczuje tym ludziom. Pomijając kwestie zawodowe, pracy, no to też takie tragedie osobiste przeżył z chorym ojcem, który musiał się opiekować
Tak się zastanawiałem, jakby, bo to jest bardzo długi list, jakby dlaczego do nas pisze, tak się zastanawiałem. Po co jest to wszystko tutaj, co czytaliście? I puenta jest taka, że dla niego te nasze filmy, ta nasza rozrywka, zabawa w offroad jest taką odskocznią, która właśnie dla niego jest takim psychicznym resetem. Tak, że on właśnie oglądając nasze wyprawy, po prostu się relaksuje, jakby odcina się od tej rzeczywistości bardzo trudnej. No ja nie miałem świadomości, że jakby nasze materiały mogą tak wiele zmieniać w sumie w czyimś życiu, że mogą być właśnie takim resetem. Puentując to, chciałem powiedzieć, że on jeździ Dacią Duster, tylko niestety z napędem na dwa koła, no. Ale kupił sobie ateki. Kupił sobie chyba bagażnik, snorkel, więc postanowiłem, że płytę i wyciągarkę to od nas dostanie, bo już gadałem z Jurkiem z Warki. Także poprosimy tylko o to, żeby była informacja, napisałem do niego zresztą, jaka to jest Dacia, bo tam są różne te płyty pod wyciągarkę. A Dragon Winch... Jak jest Duster bez tylnego dyfra, to czy w miejsce tylnego dyfra pod podłogą dałoby się założyć windę do tyłu? To jest pomysł. Patrz, jak jedziesz autem przedniopędnym, to raczej ważniejsze jest, żeby się do tyłu cofnąć, jak się już ładowałeś błoto. Patryku, jeśli chcesz zamontować wyciągarkę z tyłu zamiast tylnego napędu, to możesz sobie ją zamontować. My w każdym razie wyślemy Ci wyciągarkę. Myślę, że Dragon Winch to nam chętnie pomoże, bo jakaś taka chyba 8,5-9,5 wystarczy. Sprawdzimy to. Jurek z Warki robią te płyty mocujące. Do przodu niestety, Patryku. Ale jakbyś chciała zamontować do tyłu, to też Ci pomożemy. Wyciągarka do tyłu, bo nie masz napędu? No, ale to jest genialne. W sensie, wyobraź sobie, że władowałeś się w jakiś shit samochodem, który dalej na pewno nie przejedzie już dalej. Więc lepiej się cofać, niż brnąć to dalej. Także aby do wiosny i aby do tego, żeby wszystko było cieplej, żeby się to wszystko... Śrubki będzie się łatwiej kręcić. Tak. Dużo przed nami. Także pozdrawiamy serdecznie i trzymajcie się. A jak się psują te wasze samochody, to ja zawsze mówię, że to jest tylko samochód. Lepiej, żeby się samochód popsuł, niż żeby ci tam nerka poszła, czy tam złamać sobie rękę, czy cokolwiek. Już wolę naprawiać silniczki po skręcie, niż operację robić na otwartym sercu. Zdecydowanie. Także chociaż to jest jak operacja na otwartym sercu.